Gerenda, co ty tam w zasadzie robisz? Oglądam archiwum rodzinne ze slajdami. A czemu tego nie robisz na komputerze albo na telefonie? No bo to są analogowe, nie? To są takie staroświeckie, prawdziwe slajdy, a nie takie PowerPointowe. Tutaj mamy archiwum od 64 roku chyba do 91, kiedy rodzice przeszli na zwykłe zdjęcia, bo w tym całym czasie oni robili właśnie takie pozytywy, a potem dopiero wybierali, które trzeba wydrukować, jakąś część tego. Czy mniej więcej wiesz, ile jest w tej szafie właśnie tych pozytywów? Oj, nie mam pojęcia, ale bardzo dużo. No bo tutaj jest chyba 36 w W takiej ramce, szufladce. tak. No a tu na przykład jest ich 8, no tutaj można policzyć. I tak Na pewno kilkaset. dzisiaj cię naszło, żeby sobie pogmerać w starych zdjęciach, tak? Tak, ostatnio mama coś szukała i znalazła też taki, bo już nie mamy niestety projektora, ale mamy takie małe coś, żeby podglądać. Więc pomyślałam, że może znajdę jakieś ciekawe i wam pokażę. To ja Jakieś właśnie stare podróże z mojego dzieciństwa czy inne rzeczy. myślałem właśnie w imieniu widzów, że ja bym miał w imieniu widzów do ciebie taką prośbę, żebyś coś tutaj pogrzebała, wyszukała coś fajnego, coś znalazła, ale pokażemy je chyba też tak trochę analogowo, nie? No, analogowo, cyfrowo już, bo nagramy cyfrowo to, co analogowo pokazujemy. Tak jest. To ja wam tylko powiem, dlaczego powiedziałem, że będziemy oglądać te zdjęcia analogowo, bo one nie są zeskanowane, są tak jak widzicie po prostu w ramkach. To są slajdy, czyli tak zwane pozytywy. Jakbyście popatrzyli pod słońce, pod światło, no teraz oczywiście mi nie po oszczy, no to widać, że kolory są odpowiednio zachowane. O, udało się nawet dooszczyć troszeczkę, ale mamy tu takie specjalne urządzenie, którego nazwy w sumie nie znam. Czy ty, Dorenda, wiesz? Na pudełku jest Agfaskop, bo to jest firma Agfa. Agfaskop. Tak jak firma, która robiła kiedyś właśnie materiały światłoczułe Aqua, nie? Tak, po angielsku slide viewer. Tak, Na przykład. generalnie to najfajniej to by było wziąć projektor i oglądać wieczorem na ścianie, prawda? Tak. Wtedy moglibyśmy wsadzić po prostu taką całą szufladę i ona by przechodziła i jedną po drugą ten projektor by wziął te slajdy i pokazywał na ścianie albo na takim dużym ekranie, tak? Ale nie mamy Nie ani mamy. ekranu, ani projektora. Więc użyjemy tego urządzenia. Ono jest zasilane elektrycznie. Tam w środku jest żarówka. Taka Bardzo chyba ciepło się robi już. zwykła żarówka. Tak. Nawet nie LED-owa, bo to urządzenie jest stare, No nie? nie, tak. Ile ono ma lat? Pewnie z 30 No, albo tak więcej. sądząc po pudełku, to z lat 70. czy coś No to takiego czekaj, jest. to pokażmy ludziom jeszcze pudełko, bo może nas ogląda młodzież, ktoś, kto się urodził już w erze cyfrowej i nie wie, że są takie rzeczy, czy były kiedyś używane. I tutaj warto zobaczyć, że to wspierało kilka różnych formatów: 18 na 24, 22, 24 na 24 i 4x4. I ten format, który tutaj mamy na stole, 24 na 36, to wszystko są milimetry. Tak, ale mam chyba też takie mniejsze gdzieś. O, Tak? to teraz już nie widzę. One mają dodatkową ramkę jakby tutaj w środku jeszcze i wtedy jest mniejsze slajd. Jak to w ogóle do renda się robi? No, bierze się takie coś, co trzeba wsadzić Od góry, aha. od góry. Tutaj trzeba patrzeć przez Okej. I widzimy, szkło. co jest w środku. Czy zrobimy tak, że będziesz na temat tych zdjęć coś nam mówić? Tak, myślę, że tak. I potem się wciska tutaj z Okej, góry no, pokaż to. A, i i to wypadło. wylatuje. Sprytne. To akurat niezwiązane z podróżą. Tu miałam 8 urodziny. Bo myślałam, że może was ciekawi, jak wtedy wyglądałam. Słuchajcie, ja to robię ręcznie, czy mam po prostu telefon w ręce, więc to się troszeczkę wszystko rusza, musicie wybaczyć. Robimy trochę analogowo. A to są te same urodziny i dostałam świnkę morską między innymi. Tak? A na zdjęciu też moja mama i brat. I brat. No, nie miał takich długich włosów jak teraz. Nie. I to ty, tak? Tak, i wszyscy jesteśmy jeszcze w piżamie, bo mieliśmy w rodzinie taki zwyczaj, żeby rano
budzić solenizanta, jak jeszcze spał w łóżku, i od razu przynieść prezentę, pić herbatę, zjeść coś małego, śpiewać piosenki urodzinowe, a wtedy dopiero po tym wszystkim zjeść śniadanie i się ubrać. Tu mamy jeszcze tą samą świnkę, ale chyba 2 lata później w ogrodzie. Długo żyła ta świnka? Oj, nie pamiętam. No, kilka lat. Fajna była? Tak. Jak się nazywała? Pim. Pim? Tak. No, jak był głodny i rano przychodziłam i się podchodziło do lodówki, gdzie było jedzenie, to zaczął bardzo głośno robić. I to w tym samym roku. Widzicie, ja już zbierałam jabłka. Więc to jest nic nowego, że teraz robimy tak latem, czy tam jesienią. A gdzie ta jabłoń? Bo to chyba było w ogrodzie. A jeszcze w starym domu? Tak. Tam mieliście taką fajną jabłoń. Tak, jabłoń i gruszę też mieliśmy. A tutaj już coś związane z podróżą. To jest parę lat wcześniej, chyba mają 3 lata, czy coś takiego. I tak jeździliśmy na wakacje. Cały samochód załadowany nawet. Jak byliśmy z bratem jeszcze mali, to przed nogami tam z tyłu było wszystko tam wszystkie śpiwory rozłożone i tak dalej, więc nie mogliśmy nogami siedzieć w dół, tylko wszystko było na jednym poziomie z całą kanapą. A to taki samochodzik mały, bo znaczy mały, nie mały, ale trzydrzwiowy, nie? Czy tam dwudrzwiowy. Tak. I mieściliście się jakoś w czwórkę. Mieściliśmy się, no wszystko na dachu, nie? Ale tu właśnie widzę, że jakieś taczki wzięte, nie wiem co tam jest, ale dużo tego. Jakieś zabawki chyba. No a czemu mieliśmy tak dużo bagażu? Dlatego, że mieliśmy bardzo duży namiot, taki jak wtedy było, stary, z grubej bawełny. No i jeszcze mały, z trochę cięższej bawełny dla brata. Ja wtedy jeszcze spałam w dużym namiocie z rodzicami, nie miałam swojego. A tu tego namiotu, co pokazywaliśmy kiedyś w parku, nie ma jeszcze? Nie, tego jeszcze nie ma. Ten był dopiero lekki. Tutaj trochę jeszcze lepiej widać, jak to wyglądało. I żeby ten duży postawić, no to mama i tata chyba godzinę pracowali. To było ciężkie i to musiało być dokładnie w dobrej kolejności. To było bardzo skomplikowane. I ten namiot zajmował prawie cały bagażnik. A to jest na jakimś kempingu? Tak. A wiesz gdzie? Nie pamiętam. Nie. Gdzieś w Holandii, ale nie pamiętam gdzie. A tutaj jeszcze macie, jak ja wtedy wyglądałam. To jest jakiś park taki związane z ruchem drogowym, bo można jechać różnymi małymi samochodzikami, ale ja byłam jeszcze za mała, więc mogłam jechać z policjantem. Chyba nieprawdziwy policjant, ale ktoś, kto tam trochę pilnował wszystkiego i byłam pasażerem. A na kempingu nieważne, czy okolice było ciekawe, najważniejsze, żeby był fajny plac zabaw. Przynajmniej w tym wieku dla mnie to było najważniejsze. Ile wtedy miałaś lat? Chyba 3. No a tutaj to powinno was zainteresować. Na kempingu nas odwiedzili wujek z ciocią, którzy lubili podróżować na tandemie. Tak. To oni, tak? Tak, to oni. A tutaj jeszcze jest wujek z tandemem trochę bliżej. Możecie zobaczyć, jaki wtedy miał sakwę. A co z wujkiem? Czy aktualnie dalej podróżuje, czy... Już nie na tandemie, kampera kupili. Aha, to czekaj, to jest ten wujek, co kiedyś mieli nas odwiedzić w Krakowie, ale myśmy w końcu gdzieś wyjechali? Nie, to inni. Jeszcze inni. Tak. Okej. Okay. Teraz to chyba każdy ma kampera w Holandii. No nie każda, ale są popularne. A co tu mamy? Tutaj mamy taką chatkę, bo nie zawsze z namiotem jeździliśmy na wakacje, bo z tym namiotem było tak, że raczej całe wakacje staliśmy w jednym miejscu, albo najwyżej tydzień w jednym miejscu i tydzień w drugim miejscu, czy coś takiego, bo po prostu za dużo pracy było, żeby go rozstawić, ale tego roku chcieliśmy jakby więcej miejsc odwiedzić i na kempingach czasem też są takie chatki właśnie, gdzie są tylko łóżka, całą resztę trzeba brać ze sobą zazwyczaj. I właśnie w takich chatkach nocowaliśmy. Ten kemping był gdzieś blisko tego miejsca, a to jest trójstyk. Mhm. Holandia, Belgia i Niemcy. Tak. Okay.
Więc mój brat znajduje się dokładnie na miejscu, gdzie się spotykają te trzy granice. Oczywiście te granice były wtedy takie jak aktualnie. To już nie wiem, czy już było Schengen, ale nie było de facto żadnych takich kontroli granicznych. Podejrzewam, nie? Jak tak widzę to miejsce, że kontroli nie było już, tak. A na koniec jeszcze macie jakieś ładne widoczki. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest, ale w Holandii na pewno. Gdzieś na południu raczej. Mhm. Więc po prostu daleko tak od nas wyglądało kiedyś. Tak. Ładnie. A, też tak myślałam. Dlatego wybrałaś to zdjęcie. Tak. I tu też gdzieś, to chyba ta sama miejscowość. Fajnie się ogląda takie stare zdjęcie. No. Chyba bym się nie poznał na ulicy. Jak zobaczyliście, szafa jest pełna tych ramek. Pokazaliśmy tylko naprawdę nieliczne zdjęcia. Wszystko jest opisane numerem, datą. Nawet nie wiem, jaki tutaj system rodzice zastosowali, żeby to opisać. Seria, tutaj na przykład seria 37B. Aha. 17. Zdjęcie 17, tak. A tutaj jest 37B, zdjęcie 3. No tak, każda seria, każdy slajd jest podpisany. Potem mamy takie kartki, gdzie jest napisane seria 24AP. Aha. I każdy numerek, co to jest. No, widzicie, naprawdę kawał roboty. To kiedyś to było trudno, bo trzeba było kupić film, zrobić zdjęcie, czy tam slajd, wywołać, zaramkować, no chyba, że już ramkowanie było wliczone w cenę wywoływania, to było oczywiście trochę droższe, ale powiedzmy dostawało się już w ramce. Kupić do tego jeszcze te skrzyneczki, te całe, nie wiem jak się to nazywa, no szufladki czy coś takiego. I potem oglądnąć, ewentualnie odrzucić coś zupełnie nieudanego, nieostrego, ponumerować i jeszcze katalogować to wszystko. No, moja mama to bardzo dobrze wszystko opisała, bo już za każdym razem, jak robiła jakieś zdjęcie, to już zapisała gdzieś na kartce, co to jest, żeby potem jeszcze pamiętała. Mhm. A myśmy dostali te slajdy po prostu tak, w jednej rolce. A, sami tnęliśmy i wsadzaliśmy tutaj. Tak, palcami się nie powinno tego dotykać, powinnaś mieć białe rękawiczki do ręka. Tego nie robiliśmy z białych rękawiczek. Specjalną gruszkę jeszcze, żeby omiatać z kurzu, żebyś tam nie dostawał. Tak, a jak chodzi o te szuflady, to część jest też w pudełkach po prostu, więc jakbyśmy chcieli to oglądać w projektorze, to byśmy musieli to najpierw wszystko przesadzić do góry nogami, do takiej szufladki. Bo te są kompatybilne z projektorem. Te, tak. To już wystarczy wrzucić do projektora i tam nawet były takie projektory, powiedzmy z pilotem, nie? Że można było tak klikać. No, z pilotem na kabelku. Na kabelku. Tak. I zmieniało się. A nie tak, macie... to było fajne. Od czasu do czasu organizowaliśmy taki wieczór i z całą rodziną oglądaliśmy. A nie masz tego projektora? Nie, już nic nie mamy. Zepsuł się, tak? Nie wiem, albo szkoda. Oddali, wyrzucili, sprzedali, nie wiem. Natomiast słuchajcie, ja mam pytanie do rodaków Polaków. Czy pamiętacie, dla tych starszych, bo ja na przykład jeszcze jestem z tego pokolenia, że były takie projektory, tylko właśnie też na slajdy, tylko te slajdy nie były w ramkach, tylko były na filmie, czy w takim długim filmie, niepociętym, i to się wsadzało właśnie do takiego projektora i było takie pokrętło z boku, przekręcało się tam co jakiś indeks i były na tych zdjęciach bajki. Bajki w takiej formie jakiejś ilustracji na dole z tekstem, czyli tam na przykład dzieciom czytała mama, czy tata, czy ktoś tam, babcia, ale to było bardzo fajne, bo można było w nocy, wieczorem na białej ścianie wyświetlić taki duży obraz, to było wszystko takie super kolorowe i jakieś fajne bajki, no wiecie, fajne tam kot w butach, już nie pamiętam tych, tych bajek, które wtedy tam pokazywali, były. Ale czy w ogóle pamiętacie coś takiego? Bo mi się to właśnie teraz przypomniało i to było bardzo przyjemne. Ja tego nie pamiętam. Myśmy mieli bajki było, w szkole, nie? Na przykład właśnie w takim systemie. Aha. I głos był wtedy na kasecie i był taki jakiś sygnał dźwiękowy, kiedy trzeba było wcisnąć, zmienić, tak? I zmienić slajd. Tak.
Słuchajcie, już kończymy, nie przedłużamy, nie marnujemy waszego cennego czasu. Zbiory są duże, więc jeśli poprosicie do rendy, to pewnie jeszcze coś przygotuję i możemy wam za jakiś czas znowu coś pokazać z archiwum. Ja nie wiem, bo ja oglądałam teraz te czasy, kiedy ja już byłam na zdjęciach, ewentualnie ze starszych, ale wtedy w ogóle nie będę widziała, co to jest. No. Bo tu jest bardzo dużo, ale większość to są takie, no tam gdzieś tam daleko, taka malutka jest jakaś, ktoś z naszej rodziny na przykład, albo w ogóle nikogo nie ma, nie wiadomo, no po prostu jakieś widoczki, nie? To nie tak ciekawie. No ale pewnie jeszcze na jakiś byś się znalazła slajdach. No może gdzieś tam jestem. Słuchajcie, kończymy. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa.